4 tygodnie później Inga i Michał wyprowadzają się. Ich sąsiedzi nie mogli doczekać się tego dnia. Żegnam ozięble. Nawzajem. Inga w przyspieszonym tempie postępowania została skazana na 1300 zł kary za pozbawienie wolności sąsiada. 52-latka wynajęła mieszkanie na tym samym osiedlu. Mieszkałam w tym mieszkaniu 15 lat i wcale nie będę tego dobrze wspominać. Cieszę się, że to się skończyło. Myślę, że teraz będzie już tylko lepiej, że nie będę mieszkać z tymi bezwzględnymi ludźmi pod jednym dachem. O, żegnam moją kochaną sąsiadkę. Pa, pa. Na koniec mogę zatańczyć taniec radości. Cieszę się, że ta kobieta się już w końcu wyprowadziła. To, co ona wyprawiała, to się w głowie nie mieści. Już mi żal jej nowych sąsiadów. Dobrze, że trzymaliśmy się razem. Inaczej nigdy byśmy się tej baby nie pozbyli. Michał chce się uniezależnić od swojej matki i znaleźć własne mieszkanie. 26-latek ma już na oku posadę ochroniarza w domu handlowym. Zawsze znosiłem matkę i jej zachowania, ale to, co ostatnio wyprawiało, to po prostu już było za wiele. Gdyby chociaż raz przyznała się, że robi źle, ale nigdy. Dlatego postanowiłem, że zrobię coś dla siebie i przestanę tolerować jej działanie i przestanę ją wspierać.